Jeszcze raz? No. A co daje skupę? Ulepsza kartę o 8, Michał. Jaka jest to jeszcze? Ale kurą, dowolna? Tak, brązową. Albo srebrną. Ich miał się do tego. Ja myślałem, że dowolną, która ma Wiedźmina. A ja mam 0 beczek. A to już beczki to się zarabia za granie z te potyczek. Albo beczkę karty są tu, nie? No. Ty, myślę, że może jakąś inną talią raz zagrać, spróbować, ale... tą grałem. No, mi się tak dobrze z Kelly gra. Myślę, że wszystkie grałem już. Chciałem do tej talii, chciałem do tej. Nie będzie tam, nie będzie. Śkaczkę słyszę. Duży. Michał chyba. Proszę bardzo, kaczka na zawodzie. What was that? Jezu, co tam się dzieje? Co? Michał kaczkę udaje i tutaj chłopie... Mateusz, gdybyś tu był, to byś... No, Mateusz by tutaj miał zabawę też. To jest kaczor Donald, nie kaczka, kaczor. Z cierpliwości. O, Nilgard znowu. Na chwałę Skellige! To sobie na pewno zostawię. To już wiem. O, tak, tak samo to wymienię. Maybe to jeszcze wymienię. A zagram z tobą bez wymieniania w ogóle kart. To, co chłopie dostałem, tym gram. Zobaczymy, czy uda ci się mnie pokonać. A ty zaczynasz. Nic nie wymieniłem. Żałuję teraz. Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! A kurde, mogłem błąd sobie. Ordę! No, teraz zrobiłem błąd dopiero. Mam się pad zlagował. Czekam, którą płytę trzeba mieć, żeby móc grać w krosy. Staram się być sprawiedliwy. O kurde. Co zrobiłeś? Z resety wybraną jednostkę, jeśli jest sojusznikiem, o 3, jeśli jest wrogiem, o KL. Boże, Mateusz. Nie, zawsze ale jeśli jest wrogiem, o KL, to o 3 pisze. Ty zawsze zły wybór podejmujesz. Nie, pisze, no tak, ale zresetowałeś moją jednostkę, a ona jak się resetuje, to ma 9. Więc zresetowałeś się do 9 i okaliłeś o 3. Czyli coś ci zrobił w ogóle? Tylko, no w zasadzie... Gówno. Co? To mój drakar. Nie tego nie ze strony oczywiście. To krowie truchtłona na przyszłość dla swojego dobra stawia nie w wolnym rzędzie, bo zobacz co tam jest napisane. Ty nie czytasz, Mateusz, a potem się... O, to podmienili krowę tam z krowim truchłem? Jest krowa też. Podmienili krowę... Z krowy się potem jakaś bestia robi, tak jak było. Czarta przybyła. No to czarta czarty przywołuje. No bo to był ten, no obrońca truch z gry. W sumie, to jak go później sobie przyzwiesz, to nic się nie dzieje, ale... A właśnie, wiesz, że w dodatku do Wiedźmina Trójki przychodzi do ciebie gość, który cię podlicza za wszystkie złe rzeczy, za latanie po domach i podbieranie przedmiotów, za handlowanie nielegalne czarnymi perłami, znaczy ogólnie perłami chyba, i za coś tam jeszcze i ci wystawia, jeśli powiesz szczerze, to ci wystawia dyplom prawomocnego tego, praworządnego obywatela. Jeszcze ty, czy nie ja? No dawaj, Mateusz. Paweł? Co? Zaraz. Dzień śmierci, odrodzenie Rafi, czy od Charmagedonu? Czar śmierci. Dzień śmierci, kry. No. A teraz tak. Ja więcej zrobię, jeśli bo jest, ja mam plan doskonały. Teraz wybieramy z pomiędzy czterech. Nowy początek, eliksir życia,
Tni i siecz, jest... czy narodziny barbarzyńcy? Dobra. W zasadzie Michał, to nie wiem. Czemu się mnie pytasz? No po prostu wybierz sobie, który. No nie wiem, bo nie wiem, barbarzyńcy wybrać. Narodziny barbarzyńcy? A. Mądry wybór. Ty, jeszcze taką kartę mam jedną. Co ty zrobiłeś, Mateusz, teraz? Użyłem kartę, ale to nieważne teraz na razie jest. Co ona dała? Bo szczerze teraz, na chwilę zmieniłem. Teraz zauważyłem, że ten... Nic nie dała, usunąłem ci kartę po prostu. Jaką? Że ten amulet... Ma najlepszy mógł teraz. Aha, no tak. Na chwałę Sveligę! Teraz tak. Dobra. Mój ruch, tak? Mhm. Dobra. No, widzę, nieźle. Powitamy, co powiesz na to? Powitamy! Żelazem i ogniem! Nie. Co powiesz na to? Dobra. Dobra. A. Ale coś się uczy, już. Wyczerpałem pierwszą bibliotekę. Jakąś inną talię muszę chyba wybrać na jak jeszcze będziemy grać. A sprawdzę coś w innych chyba tak. No nie największych sierwak. Chociaż nie wiem. Jezus Maria. Ja to mogę wymienić czy nie bardzo? Możesz jedną kartę. Aha. Teraz chcę. Nie, to nie, dobra, to nie jest to będzie. Co to jest? Czekaj co to jest. Dlaczego? Przecież to jest gówno jakieś. Ty, ja ci to muszę... Weź mi to wytłumacz. O co chodzi? Medyk z Wikowaro, co to jest? Ile on ma? Co to jest ten z jedynką? No tak, wskrzesi brązową jednostkę cmentarza przeciwnika, o co tu chodzi? No. O, to dobra jest karta, bardzo dobra. Ale jak to działa? To jest coś typu mojej kapłanki. Aha, czyli użyj, ja mogę to zadać... zobaczysz. Ja ci zabieram twoją kartę, tak? Tak, dlatego ja szybko już zrobię to. Głowę przed modrą Freją. Co ci mówię? Ale i tak dobrą kartę tam masz sobie do wzięcia z mojego cmentarza. Gablujesz, żałujesz. Jak co ty robi? Teraz ci nic nie da. Zablokuj lub odblokuj wybraną jednostkę. Nic ci to teraz nie da. A niech mnie Kraken pochłonie. Masz jakoś więcej kart ode mnie. Wcwanił się widzę. Jeśli muszę. A, ty wycwanił, Michał normalnie wycwanił się teraz, ty. Już tak patrzę, już nie wierzę normalnie. A co zrobił? Nie ma to jak porządna. A nic, on lepiej gra z dziena po prostu. Aniaren nialep krufeir. Co tam śpiewa? Aha, super. Okej. To najlepiej jak wszyscy w jednym rzędzie są. No właśnie wiem, ale dupa, no teraz to ja nie wiedziałem od tego. Skąd, że miałem powiedzieć. Egroto dum anima est, spes est. A zapomniałem o tym. Czekaj. A wezmę. Czemu to wziąłeś, a nie 11 Wiedźmin, a nie 11 Niedźwiedzia? No bo tam nie pisało w ogóle tego. No jak? Mówi Niedźwiedź 11. No właśnie pisało mi całkowicie coś innego. Gdybyś wziął... Ty chłopie! Ty! Gdybyś... Czekaj, masz jeszcze szansę, jeśli teraz zrobisz dobrze, chyba. Jeśli teraz zrobisz dobrze, chyba masz szansę wygrać tę rundę. Ale czekaj, no masz szansę! Ty, on ma szansę wygrać teraz rundę ze mną pierwszą. Ale jak?
No, co mnie to wchodzi? Jeśli oczywiście dobrze myślę, no tak, masz szansę chyba, na 99%. Jeśli wybierzesz teraz odpowiednią kartę. No i no chyba co jaja robicie. Powitamy, oj, powitamy! Żelazem i ogniem! Chłopie, gdybyś wybrał wtedy tego niedźwiedzia, to byś wygrał. Niedźwiedzia? Tak. Aż się spieprzył. Lost. Tu się mogę rzecz. Grasz? O, blieć. Czekaj chwilę. Udało się. Zjeść. Chwila przerwy. Co to znaczy chwila przerwy? Dobra, to ja gram z kimś potyczką. No dobra, no. Najlepsze. Coś teraz random w tej potyczce to mi daje okropnych przeciwników. Ostatnio grałem sobie z 9 levelem. Bez sensu. Szans normalnie nie mam z nimi. Takie mają talie i takie karty. I tak umieją grać. A który ty masz level? 4, ale mam tą talię taką średnią. Na Mateusza jest bardzo wystarczająca. I jak daję kogoś z moim levelem, to zazwyczaj też wygrywam. Znaleziono przeciwnika, no.